Z radością witamy pośród nas Matkę Najświętszą w jej wizerunku częstochowskim i jestem o tym głęboko przekonany, że Maryja, która od samego początku troszczyła się o ludzkie sprawy, o te sprawy, które dotykają każdego z nas, także i w tym miejscu będzie wypraszać przed tronem Trójcy Przenajświętszej te wszystkie łaski, które najbardziej są potrzebne. Jeżeli mówię najbardziej potrzebne, to chciałbym doprecyzować, że szpital nie jest tylko miejscem, w którym odzyskuje się zdrowie fizyczne, ale jest także miejscem, w którym odzyskuje się niejednokrotnie zdrowie duchowe. I ono jest niesłychanie ważne i Święty Ojciec Jan Boży zachęcał nas do tego, aby troszcząc się o ciało, także nie zapominać o duszy człowieka. Staramy się to czynić, nie zawsze w doskonały sposób, ale resztę uzupełni świętość Kościoła. Z radością więc pragnę przywitać Matkę Najświętszą i poproszę ojca prowincjała i pana dyrektora Mateusza, aby dokonali odsłonięcia tegoż cudownego wizerunku. Drodzy bracia i siostry, Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy, czczonej w tym świętym miejscu, szczególnie jako uzdrowienie chorych i zamieszkał wśród nas. Zanieśmy do Niego naszą gorącą modlitwę, aby raczył wejść pod ten dach i swoją obecnością pobłogosławić Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych, Szpitalu Zakonu Bonifratrów imienia świętego Jana Bożego w Łodzi. Niech Chrystus będzie tu pośród was, przynosi ulgę w chorobie i w cierpieniu. Niech przywraca zdrowie duszy i ciała zarówno ludziom dotkniętym chorobą, ich rodzinom, a także współpracownikom zakonu, pochylającym się z miłością nad drugim człowiekiem. Wy zaś starajcie się przede wszystkim o to, by w tym dziele Bożym zawsze na pierwszym miejscu był Chrystus cierpiący w chorych. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Twój Syn, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem, wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten szpital i obdarz obfitym błogosławieństwem chorych, ich rodziny, współpracowników i braci. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie wspólnie zanosimy. Udziel im pokoju serca i radości w Duchu Świętym, upragnionego zdrowia duszy i ciała, bo ufamy, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Prosimy, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających. I naucz ich zrozumienia, że tylko Ty, jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.